Pomagają chorym, biednym i bezdomnym. Prowadzą szpitale, schroniska i hospicja. Właśnie w tym roku Zakon Kawalerów Maltańskich obchodzi 25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy suwerennym rycerskim zakonem szpitalników świętego Jana Jerozolimskiego a Rzeczypospolitą Polską. Od blisko 1000 lat Zakon Maltański prowadzi działalność medyczną i humanitarną. Jest najstarszą instytucją charytatywną na świecie. Powstał w Jerozolimie. Jest organizacją suwerenną, neutralną i apolityczną. Posiada rząd, sądy, pocztę i prowadzi normalną działalność państwową, taką jak każdy inny kraj na świecie. W Polsce zakon istnieje od XII wieku. W czasach komunizmu działał na emigracji. Ponownie reaktywowany 25 lat temu. W jego szeregach jest wielu ludzi biznesu, lekarzy, prawników. Zgodnie z misją zakonu, pomoc ubogim i potrzebującym, prowadzimy między innymi 5 maltańskich ośrodków pomocy z działalnością dla osób niepełnosprawnych. Działalność zakonu w naszym kraju to ponad 40 dzieł charytatywnych. Szpitale, hospicja, przychodnie medyczne, domy pomocy społecznej. Stałą pomocą Maltańczycy obejmują ponad 2000 osób rocznie, a wsparcie otrzymuje blisko 15 tysięcy potrzebujących. W przypadku osób niepełnosprawnych problemem nie jest są kompetencje, wiedza i wykształcenie. Problemem jest umiejętność z pewnością siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej i nad tymi umiejętnościami pracujemy tutaj w fundacji. Ratownicy maltańscy co roku budują kościoły, szkoły i szpitale. Niosą Ewangelię tym, którzy jej obecnie nie znają. Bardzo często realizowaliśmy transporty naszymi ambulansami z Ukrainy bezpośrednio do szpitali w Polsce. Pomaganie innym, jakakolwiek by to nie była forma, ja akurat wybrałem taką formę, jest obowiązkiem każdej osoby wierzącej. Wyposażenie szpitala dla 70 osób w Barczewie oraz warszawskiej formacji ratowniczej Maltańskiej Służby Medycznej to cele, jakie zakon chciałby zrealizować w roku jubileuszowym. Liczą na ludzi dobrej woli. Chcemy, żeby byli przygotowani do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Polsce. Przyjedzie kilkaset tysięcy albo więcej uczestników. Znak Białego Krzyża Maltańskiego jest dobrze rozpoznawalny na całym świecie. Skupia 13 tysięcy członków i 80 tysięcy wolontariuszy. Wspiera potrzebujących w ponad 120 krajach. Działa wszędzie tam, gdzie znajduje się człowiek w potrzebie.